Witamy na żywo z hali tutaj w Warszawie Polish Open Warsaw Cup. Karol, piąty srebrny medal w tym roku? Tak, niestety piąty, kolejny finał przegrany. Już przegrałem z Hiszpanem, z którym przegrałem na Mistrzostwach Świata. Trochę niedosyt, trochę kontrowersyjne decyzje sędziów, ale cóż, taki jest sport. No właśnie, co tam się stało dokładnie? Jak to było z twojego punktu widzenia? Przede wszystkim pierwsze trzy punkty sędziowie się zebrali, dali mu punkty, że niby kopnięcie na twarz, gdzie no nie było tego kopnięcia, nawet go nie odczułem, ani go nie widziałem, więc to było... No... Obejrzymy jeszcze raz, bo nagrywaliśmy walkę, także no, mam nadzieję, analizować. Mam nadzieję, że to będzie wszystko na moją korzyść i jednak będzie to, że... Powiedz... Widzieliśmy, no, bardzo zacięta walka, no, znaliście się, tak, bo już walczyliście ze sobą. Czego zabrakło, powiedz? Przede wszystkim no, trochę złe podejście taktyczne. W pewnym momencie puściły mi nerwy. Chciałem zawsze kontrę odrobić. Później on to wykorzystał, nastukał mi trochę punktów. Później chciałem wygrać na punkty ujemne, chciałem go wypchnąć za matę. Bo jeśli ma się pięć całych punktów ujemnych, to się przegrywa. Taka była moja taktyka. Mało brakowało. Mało brakowało. Co dalej? Teraz troszkę odpoczynku. Kiedy następny start? Za tydzień jedziemy, ja jadę z trenerem do Izraela. Również turniej G1. I za 3 tygodnie do Istanbulu, to jest Grand Prix G4 turniej. Czyli szukasz punktów? Tak, szukam punktów, żeby pojechać na kwalifikacje kontynentalne do Rio de Janeiro. Dzięki wielkie za wywiad. W takim razie powodzenia i do zobaczenia na kolejnym turnieju. Dziękuję bardzo.